Przede wszystkim pomówmy o tym, co się wydarzyło. Jak duży kamień spadł wam z serca, bo presja na pewno była duża w związku z tym, że Raków nie wykorzystał swojej szansy, a wy tu przyjechaliście grać z bardzo trudnym rywalem. No tak, to było oczywiste przed samym meczem, pomimo tego, że z naszej trójki w teorii mamy ten terminarz najłatwiejszy, to wcale tak nie jest. Piast to jest drużyna walcząca o europejskie puchary, Piast to jest drużyna z charakterem. I wiedzieliśmy, że jak przyjedziemy, będzie bardzo ciężki mecz dla nas. Niełatwo się tutaj gra na tym stadionie. Co się potwierdziło po raz kolejny, ale cieszę się, że wywozimy 3 punkty. To, co pan mówi, sentymentalny powrót gdzieś. Bardzo to przeżyłem, nie ukrywam, ale cieszę się, że zwycięsko. Czy takie okoliczności jak dziś pomagają w walce z rywalem, czy też może trochę jednak usztywniają? No bo trafiła do was ta informacja, musiała trafić o tym, że najgroźniejszy rywal w walce o tytuł stracił punkty. Była eksplozja radości kibiców. Wy rozmawialiście, zdążyliście zamienić słowo jeszcze przed meczem na ten temat? Znaczy nie wiem, nie wiedzieliśmy, wychodząc na rozgrzewkę, nie wiedzieliśmy, jak to się skończy, bo wiedzieliśmy tylko, że jest remis. To jest prawda. Aczkolwiek, no wychodząc na rozgrzewkę, to trzeba było się skupić na sobie. Wiadomo, że cieszymy się. No, nieszczęście innych jest szczęściem drugich, więc pod tym kątem Raków stracił punkty i wiedzieliśmy, że to nie wystarczy do tego, żeby zdobyć mistrza. Musimy my wygrywać te mecze. No i pierwszy z 3 kroków został zrobiony. Pojawiło się zwątpienie w momencie utraty tego gola, bo miałem wrażenie, że zabolało was to. Lech stracił impet na początku drugiej połowy i nie mógł go długo odzyskać. Zabolało, bo graliśmy, gdzieś kontrolowaliśmy przebieg spotkania w pierwszej połowie i wiedzieliśmy, że w drugiej połowie Piast się otworzy, że Piast pójdzie za ciosem. Strzelili bramkę szybko dość, no i gdzieś kontrolowali ten mecz. Staraliśmy się tak samo przechylić to na naszą korzyść, ale szło nam to opornie trochę. No, finał jest taki, że gra się do końca. To się fajnie sprawdza. Gdzieś przed meczem sobie rozmawialiśmy trochę o przykładzie Realu Madryt, który ostatnio w Lidze Mistrzów, no, gdyby nie grał do końca, to by już dawno byłby za Burtą, a teraz gra w finale, więc dla nas też są to 3 finały i pierwszy, tak jak mówię, zdaliśmy. Michał, doskonale wiemy, jak ważny był to mecz dla obu drużyn. Mieliście dużo do zyskania i dużo do stracenia, podobnie jak rywale. Ciężko kończy się takie mecze z pustymi rękami. Tak jest dzisiaj w waszym przypadku. Jak to oceniasz? No ciężko. Kilka minut temu straciliśmy bramkę na 2-1. Także no ciężko mi teraz coś powiedzieć. No staraliśmy się, chcieliśmy ten mecz wygrać za wszelką cenę i utrzymać tę naszą serię. Niestety się nie udało, ale też mamy z tyłu głowy, z kim dzisiaj graliśmy i wiemy, że Lech ma dużo jakości i było to dzisiaj widać. Aczkolwiek podobało mi się nasze wejście w drugą połowę i ta nasza gra, która była później. No stały fragment w końcówce, brak trochę koncentracji, no i niestety przegrywamy. Właśnie wejście w drugą połowę mieliście piorunujące, czy... Nie masz w głowie takiej myśli, że może trzeba było iść za ciosem, bo miałem wrażenie, że Piast trochę się zadowolił tym golem wyrównującym i oddał trochę pole Lechowi w tej drugiej połowie. No ja powiem tak, no założenie było na drugą połowę, żeby wyjść mocno i żeby zdobyć też tą bramkę kontaktową. Czy później oddaliśmy Lechowi grę? No powiem tak, no z Lechem nie da się grać całych 45 minut otwartego meczu, bo ma na tyle jakości, że natychmiast to wykorzysta. Możliwe, że trochę to tempo spadło z naszej strony, ale dalej staraliśmy się stwarzać sytuację, choć no w dzisiejszym meczu nie było ich zbyt dużo. Żegnacie się z nadzieją na europejskie puchary powoli. Więcej jest żalu, bo jednak ta nadzieja była ogromna, czy też może jest satysfakcja, bo nic nie wskazywało na początku rundy wiosennej, że znajdziecie się w takim miejscu. Ja myślę, że my mamy żal po prostu do siebie o tą pierwszą rundę. Podobnie jak w tamtym sezonie, ta wiosna wygląda bardzo dobrze i naprawdę możemy być bardzo zadowoleni z tego, co zrobiliśmy na wiosnę, jak wyglądaliśmy, jak graliśmy, jak punktowaliśmy przede wszystkim. Mamy żal przede wszystkim o to, że zgubiliśmy zbyt dużo punktów na jesień.